Siema Wyki, przyjechał Oskar. Tomek ma z nami dobrze. Słuchajcie, bierzemy mu Lucky Stara na przegląd. Ja właśnie tutaj szykuję auto. Oskar już wyjeżdża quadem. Jedziemy Tomkowi przegląd robić, żeby jak najszybciej zacząć upalać po ulicy. Go! Siemano. Bierzemy mu ludzka na przegląd. Do diagnosty będzie podbijał. A tu jest kluczyk? Szukałeś od czegoś? Nie, to Klaudia szukała. Aha. Nie, ja szukałem od busa. Mam. Wszystko działające. Mam nadzieję, że zarejestruje, co? Sprawdźmy jeszcze kierunek. Awaryjne działają. Działają. Pojedyncze teraz. Lewy. Działa lewy? Działa. Działa. I tapka. Stop. Działa. A nożny? Sprężynka. A ta sprężynka spadła. To mówiłeś, nie? No. I ta titałka, gdzie jest? Tu. Działa. Działa. Licznik jest, przegląd będzie. Patrz, 11 km zrobił od ostatniego. Jak byliśmy na Łojewie, to było 20, to 11 km zrobiliście na Godziembie. No to nie jest sporo. No. Na terenie to sporo. No, na takim małym... Ale wyjeździliście 3 godziny prawie, nie? Nie, półtorej godziny. No, ale to sporo najeździł. Światła? Krótkie. Nie palą. O kurde, bo tu Tomek ta... Nie, tam kostka coś. Ale kostka dobra, to już tam puści chłop, powiem, że wymienimy. Wymienimy. Chyba, że po odpaleniu dopiero może działają. Nie. Dobra, gasimy, bo... Aha, poczekaj, tu. Teraz. A co teraz? Działa. No. O, są. No, są. Kluczy trzeba przekręcić. A do końca? Czyli nie będzie świrowania. Dobra, działa. Wszystko. Będzie legal. Dokumenty mamy. Wszystkie. Mamy. Homologacja jest. Jest. Na biegu jest chyba. No, ale hamulec jeszcze wróć. Bez ssania jest. Ussanie, nie? Tak. Jedziemy z ludzkiem. Dobra, odpalę go, żeby się zagrzało trochę. Oskar wjeżdża. Ale Tomek będzie miał niespodziankę, co? Będzie mógł już tylko jechać rejestrować. Będzie mógł tylko jechać rejestrować, a ja na miasto zaraz przejażdżka będzie. Lucek nam wywalił w kabinę. Na plecach poczułem. Poczułeś na plecach ludzka? Bo jest ślizgo na pace i dlatego niezwiązany. Ty ja zamknę, bo jeszcze ty tyłem wyleci. To by dopiero było, byśmy kłada z tej... Nie, na przegląd, to pusto. Nie wyjechali, a ludzka nie mają. Teraz z przodu plastik pęknięty. O, no kurde. Teraz z przodu. Nieźle. Tomek jeszcze jutro będzie musiał co? OC zapłacić? No i zarejestrować. I zarejestrować. Bierze miękki, breku na miasto wyrywa. Paliwo leję, olej leję, filtry czyszczę i zasuwam. Z Oskarem polecimy, nie? Na miasto. Jak nie będzie bardzo ślisko, to na rondo bokiem latać, tak. Nie? No, na terror. Rondo. Terror w mieście będzie, taki odcinek. A co? Zamaskowani będziemy w kaskach, nikt nas nie rozpozna. Tablice rejestracyjne schowamy.
do plecaka. No, no bo co tak... ty tak tą nogą chodzisz? Bo mi się... No. Nie no, po prostu nakręcam się już na jazdę, tak jak już bym jechał. Idę zobaczyć, czy nie uszkodził się Lucek, a w sumie to z tej strony lepiej. Cały. Trochę bąbnął nam. Cały jest. Cały? Cały. Zderzakiem uderzył, tym bumperem. Aha, aha, a bumper nie skrzywił się? Nie! Aż no tak to mocno nie poszedł. Oskar chciał mnie poczęstować taką wodą. Bo ja też już powoli. Powoli nie, za bardzo? Nie jest taki skruszony lód. A nie, naprawdę? No powoli, no w samochodzie też to woziłem, nie? Aha, aha. No to masz jeszcze tego mojego ze skrusz. Tak, to sobie wyciągnę, by tego lizał. Lizak taki. Tak. Dalej diagnosta, spiesz się. Bo my chcemy już napitalać po mieście. Słuchajcie, świeże wiadomości mam, przegląd właśnie przechodzi Luki, jest wszystko dobrze. No wszystko gra i buczy po prostu. No słuchajcie, jak myślicie, przegląd zrobiony? Wszystko dobrze wyszło. Wszystko dobrze wyszło. Papiery, wszystko było, to co było potrzebne. Tak. Przegląd zrobiony, wszystko legitnie zrobione. Tak, jutro Tomek jedzie rejestrować i ubezpieczyć, także już... Pojutrze będzie pierwsza jazda na miasto, będzie akurat w plusie, będzie deszcz padał, będzie bardzo fajnie, będzie można bokiem latać w tym, w rondzie, a my teraz jeszcze jedziemy zobaczyć, ile by kosztowało pospawanie tych plastików, nie, no. Oskar? Jest tam znajomego takiego, mam, zobaczymy co powie, jeżeli będzie jeszcze otwarte, no. To podjedziemy, żeby to wycenił nam. Tak, mamy kłada na pacę, no to od razu mu pokażemy, o co chodzi, niech wyceni, zobaczymy jakie to koszty są. Słuchajcie, musieliśmy sobie zamówić tutaj piaskarkę przed nami, bo nie idzie jechać normalnie, taka ślizgawa, a gościu się zgodził, o kurde, jedź gościu, gościu się zgodził przed nami pojechać. Nie, tak blefuję, żartuję, już wiadomo. Trafiliśmy akurat na piaskarkę, ale będziemy jechali, nie wiem, z godziny do chaty. Jesteśmy na miejscu w plastikach, zobaczymy. Byśmy od razu zostawili tego kłada, jak się ugadamy na cenę. No, jednak nie załatwiliśmy tych plastików, no, plastików spawania, nie, bo zamknięta firma. Przerwę świąteczna chyba. Przerwę świąteczną mają, a my tutaj mamy całe papiery dla Tomka, także jutro jedzie rejestrować. No i czekajcie na odcinki z jazdy po mieście. Ej, hejo. Siema. Nara.